Cześć. Jesteśmy dzisiaj na polu. Jest teraz koniec czerwca, zbliża się lipiec, a przyszliśmy tutaj, ponieważ jest tutaj stanowisko dziurawca, o którym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Tutaj mamy właśnie dziurawiec zwyczajny. Jest to roślina rodzima dla Polski, pospolita w Europie. Dziurawiec występuje w klimacie umiarkowanym i przypuszcza się, że to właśnie z Europy dziurawiec rozprzestrzenił się na inne obszary kuli ziemskiej o klimacie umiarkowanym. Nazwa łacińska dziurawca to Hypericum perforatum. Cechy, po których możecie dziurawca odróżnić, to nie tylko te piękne żółte kwiaty, ale także jego listki, które mają bardzo charakterystyczną cechę. Jeżeli zerwiecie taki listek i weźmiecie go pod słońce, dokładnie mu się przyjrzycie, to zauważycie, że on ma takie maleńkie dziurki na swojej powierzchni. I stąd właśnie bierze się nazwa gatunkowa dziurawca, czyli perforatum, Hypericum perforatum. Perforacja, czyli podziurawienie. Dziurawiec preferuje miejsca nasłonecznione, dlatego nie znajdziecie go w lesie. Spotkacie go raczej na polach, tak jak my dzisiaj, na skrajach lasów, w jakichś trawiastych zaroślach, na łąkach. I dziurawiec zakwita zwykle przed 24 czerwca, dlatego zwyczajowo nazywano go dawniej zielem świętego Jana, ponieważ 24 czerwca są imieniny Jana i Danuty. Dziurawiec znany był już w starożytności. Jego właściwości lecznicze opisywali znani antyczni uczeni, tacy jak Hipokrates, Dioskurides i Galen. Już w tamtych czasach wierzono, że dziurawiec balansuje równowagę psychiczną, a nawet, że wypędza złe duchy i przed takimi duchami chroni. Surowcem zielarskim pozyskiwanym z dziurawca są części nadziemne, które zbiera się w czasie kwitnienia kwiatów, czyli teraz. Z tych części robi się wyciągi wodne, czyli napary i odwary, wyciągi alkoholowe, czyli nalewki i intrakty, a także wyciągi olejowe. Należy pamiętać, że każdy preparat działa inaczej, ponieważ różne preparaty wyciągają różne związki aktywne. Najważniejsze substancje czynne, za które ceniony jest dziurawiec, to hiperycyna i hiperforyna. Są to składniki odpowiedzialne za działanie przeciwdepresyjne dziurawca. Należy pamiętać, że te składniki rozpuszczają się w alkoholu, więc przeciwdepresyjnie zadziała tylko i wyłącznie nalewka i intrakt z dziurawca. Nalewka to jest wyciąg alkoholowy na zielu na zimno i może być zrobiony z ziela suszonego, natomiast intrakt robi się na zielu świeżym. Dziurawiec wykazuje bardzo silne działanie przeciwdepresyjne. Podnosi nastrój, zwiększa motywację i chęć do pracy, a także wycisza silne emocje i wspomaga zasypianie. Działanie przeciwdepresyjne dziurawca jest na tyle silne, że nie należy go łączyć z lekami przeciwdepresyjnymi. Należy też pamiętać, że takie działanie pojawi się dopiero po 2 tygodniach regularnego stosowania. Powoli się zawijamy z tego pola, ponieważ zbiera się na deszcz, a ja chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć, jak działa napar i jak działa wyciąg olejowy z dziurawca. Napar z dziurawca nie będzie miał właściwości przeciwdepresyjnych, przez to, że składniki, najważniejsze składniki aktywne, te przeciwdepresyjne dziurawca, nie rozpuszczają się w wodzie. Ale taki napar będzie pozytywnie wpływał na układ pokarmowy. Będzie poprawiał trawienie i sprzyjał wydzielaniu żółci. Dlatego zawsze warto go wypić, jeżeli czujemy ciężkość po jakimś posiłku. Z kolei wyciągi olejowe z dziurawca będą pozytywnie działały na skórę, przeciwzapalnie i jakby sprzyjają też gojeniu się ran. Czyli takim olejem z dziurawca możemy sobie smarować rany, skaleczenia, oparzenia, obrzodzenia, aby przyspieszyć ich gojenie się. Ostatnią ważną rzeczą, jaką należy powiedzieć na temat dziurawca, jest to, że roślina ta działa fotouczulająco. Oznacza to, że jeżeli stosujecie preparaty z dziurawca, nie powinniście za bardzo wystawiać się na słońce, ponieważ wtedy może Wam się pojawić na skórze jakaś reakcja alergiczna. Więc jeżeli Wam się coś takiego pojawi, to pamiętajcie, że to jest tylko od słońca i to znika w ciągu kilku dni.